Dzień dobry, dzień dobry. Telewizja w Polsce.pl i nasz cykl gorących pytań. Marcin Fijołek, kłaniam się państwu nisko. Będziemy próbować poukładać trochę te puzzle, te klocki powyborcze. Wynik 13 października wieczorem i później dobę, później już oficjalne dane PKW poznaliśmy. No i teraz będziemy pytać, jak to wszystko poukładać się w Sejmie, w Senacie, jak przełoży się też na rząd, no i na konkretne działania rządu. Z naszymi gośćmi doborowy skład dzisiaj w naszym studiu. Wanda Nowicka, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Znaczy Komitet Lewica. Wyborczy. Lewica. Dzień dobry w parlamencie. Państwu. Joanna Staniszkis, kandydatka PSL w tych wyborach. Dzień tak, dobry. Dzień dobry. I Anna Baszaby z Koalicji Obywatelskiej. Absolutny miks, drodzy państwo. I pan profesor Lech Jaworski, Porozumienie Jarosława Gowina, obóz Zjednoczonej Prawicy, jak rozumiem. Tak, dzień dobry państwu, dzień dobry państwu. Jak państwo widzą na pasku, mamy dzisiaj gorące pytanie, przynajmniej w tej części, o to, o co chodzi dzisiaj premierowi Morawieckiemu, bo jak wszystko wskazuje, to Mateusz Morawiecki będzie szefem rządu na kolejną kadencję, a przynajmniej jej jakąś część. Posłuchajmy pana premiera w trakcie wieczoru wyborczego, a później wrócimy do dyskusji w studiu. Ten wynik, który osiągnęliśmy, daje nam ogromny społeczny mandat. Tak jak pan prezes powiedział, mimo tych wielu przeciwności, wiatr nam wiał w oczy przez 4 lata. Droga z plecakiem kamieni pod górę, kręta droga pod górę, a jednak pokazaliśmy znaczący, ogromny przyrost zaufania społecznego. Bardzo dziękujemy wszystkim Polakom. No i faktycznie ponad 2 miliony głosów więcej niż 4 lata temu, ale mandatów w Sejmie tyle samo, 235. Pan premier obiecał też konkretne działania jeszcze w trakcie kampanii wyborczej na pierwsze 100 dni rządów. Zobaczmy taką krótką planszę. Wygląda to między innymi tak: mały ZUS 500 dla firmy, 13 i 14 emerytura, pakiet kontrolnych badań profilaktycznych, program budowy 100 obwodnic, wreszcie plan na rzecz równych dopłat dla polskich rolników. Panie profesorze, zaczniemy od pana. Czy to jest aktualny plan? Czy dzisiaj pan premier jest pewny tego, że obejmie tekę szefa rządu ponownie? Nie wiem, czy pan premier jest tego pewny. Wydaje się, że wszystko na to wskazuje, że obejmie tę tekę, i aktualność tych zapowiedzi pozostaje niezmieniona. Oczywiście zegar zacznie tykać te 100 dni od momentu zaprzysiężenia rządu, więc on jeszcze nie zaczął tykać. No dobrze, a jak pan odpowiedziałby szerzej trochę na pytanie, o co dzisiaj chodzi premierowi Morawieckiemu? Jakie są największe wyzwania na tę kolejną kadencję? Przede wszystkim to już jest duże wyzwanie na te 100 dni. W związku z tym na pewno będzie musiał i sam bardzo intensywnie pracować, zresztą to pracowity człowiek, jak wszyscy wiemy, jak i cały rząd, aby zrealizować te wyzwania, no bo to wszystko są jednak wyzwania. A potem niezbędne będzie wdrożenie tych wszystkich zapowiedzi dotyczących budowania państwa dobrobytu, niełatwych, bez wątpienia niełatwych, aby po 4 latach móc przejść pozytywną weryfikację wyborców. Zakładam, że również pan Morawiecki jako za 4 lata premier polskiego rządu. Pani marszałek, czy w tych hasłach o polskiej wersji państwa dobrobytu, w tych zapowiedziach pana premiera Morawieckiego odnajduje coś pani jako reprezentantka Lewicy ciekawego, interesującego, a może nadziei wielkich nie ma? To znaczy, trudno polemizować z niektórymi hasłami, takimi jak na przykład profilaktyka zdrowotna. To jest oczywiste, że potrzebujemy w ogóle generalnie reformy służby zdrowia. Moje pytanie jest takie, co za tymi hasłami tak naprawdę stoi? Jaki realny program, to po pierwsze. Po drugie, czy jest rzeczywiście ta determinacja, bo profilaktyka jest niezwykle ważna, ale przecież my stoimy przed katastrofą służby zdrowia, która wymaga całkowitej reformy, dofinansowania, prawda, na wszystkich frontach. No przecież, no weźmy pierwszy przykład z Warszawy z wczoraj, prawda, jeden z głównych szpitali na Banacha, prawda, no tam niewykonywane są operacje na pacjentkach. No to ja bym bardzo chciała dowiedzieć się, co właśnie, jaką konkretną ofertę pan premier Morawiecki ma i dla tego szpitala, ale i dla innych, gdzie zamykane są oddziały, gdzie lekarze odchodzą, gdzie brakuje, prawda, gdzie ludzie czekają latami na wizytę. Więc to jest ten problem, który tak naprawdę dotyka Polki i Polaków i o czym na pewno wszyscyśmy w kampanii wyborczej przede wszystkim rozmawiali. A to nasze gorące pytanie, o co dziś chodzi premierowi Morawieckiemu na punkcie też politycznym, jak pani rozumie? To znaczy tak,
ja nie jestem pewna tak naprawdę, czy rzeczywiście premier Morawiecki nadal będzie premierem, bo przecież on sam miał co do tego wątpliwości. Pamiętacie państwo to pytanie premiera, kto jest najlepszym kandydatem na premiera, czy on, czy prawda, czy no i on potwierdził, że Jarosław Kaczyński, więc ja bym się wcale nie zdziwiła, gdyby jednak Jarosław Kaczyński poważnie wziął to pod uwagę, a premier Morawiecki, no jakby wyciągając konsekwencje z własnych słów, no powinien ustąpić pola najlepszemu kandydatowi prawicy na premiera. Joanna Staniszewska. Znaczy, ja się tutaj zgodzę, że rzeczywiście problem ochrony zdrowia jest najważniejszym problemem, który powinien być jako pierwszy rozwiązywany, czy zaczęcie, początek rozwiązywania. I wiem, że te cztery ugrupowania największe podpisały taki pakt ponad podziałami, gdzie w którym chodzi o zwiększenie środków na ochronę zdrowia, ale także na reformę. Ale jeśli chodzi o te badania profilaktyczne, z którymi się oczywiście zgadzam, że powinny być, jest to trochę w kontrze do tego, że prezydent Trzaskowski w Warszawie zaproponował badania profilaktyczne dla seniorów i te zostały odrzucone przez wojewodę. Mhm. Więc to jest, tutaj mamy pewne sprzeczności. Wcale nie do końca wierzymy tym obietnicom, no być może premiera Morawieckiego. I tu chciałam jeszcze dodać, że wiemy, że po 18 mandatów zdobyły te dwa jakby takie poboczne ugrupowania, czyli pana Zioby i pana Gowina. Sojusznicze, tak, ale jednak jest tam, są tam pewne starcia i nie do końca jest pewne, po pierwsze, kto będzie premierem i jeszcze jak będzie stworzony rząd, tak, bo to i wbrew pozorom ta sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości jest coraz trochę trudniejsza niż 4 lata temu, bo właśnie wzmocniły się te dwa poboczne ugrupowania, więc w sumie jeszcze przed nami i chyba najważniejsze w tym momencie jest zobaczenie, kto będzie w rządzie. Pytanie o to, kto będzie premierem, zostało zadane, panie profesorze, za chwilę oddam głos. Ryszard Terlecki, króciutka wypowiedź wicemarszałka Sejmu, przynajmniej jeszcze poprzedniej kadencji, zobaczmy. Morawiecki z pewnością będzie premierem, także tu trzeba uspokoić młodych posłów, którzy to chcieliby jakoś w kamerze czy w blasku fleszy się zaprezentować atrakcyjnie, że mają jakieś nowe czy ważne wiadomości. Rozumiem, że to jest reprymenda w kierunku Patryka Jakiego. No tak, tu akurat nie ma żadnego powodu do niepokoju, że premier Mateusz Morawiecki nie będzie premier. Ryszard Terlecki uspokaja, panie profesorze, ale no pewne zgrzyty, pewne napięcie w obozie Zjednoczonej Prawicy jest widoczne, nie ma co kryć. Najpierw odniosę się do słów samego premiera Morawieckiego. No, świadczą one o pewnej jego skromności, o tym, że on się wcale nie pcha i nie upiera przy tym, żeby pełnić tę niezwykle odpowiedzialną i uciążliwą funkcję, co tylko dobrze o nim świadczy. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje się ta jego pozycja w tym względzie niezagrożona. Porozumienie Jarosława Gowina jednoznacznie popiera tę kandydaturę. No, co do pewnych tutaj reakcji ze strony Solidarnej Polski, pana Patryka Jakiego, no to pan Terlecki już się też wypowiedział. W związku z tym w moim przekonaniu właśnie to jest zresztą najlepsza kandydatura do uniesienia tych ciężarów, do tej pracy, która czeka rząd, aby zrealizować te zapowiedzi, również w sferze fundamentalnej, tu się zgadzamy, dotyczącej służby zdrowia. Chciałem dopytać jeszcze o sprawy europejskie, bo taka nadzieja jest w obozie rządowym, potwierdzona ostatnio artykułem w Gazecie Wyborczej skądinąd, że w tej nowej kadencji Komisji Europejskiej, przy kolejnym rozdaniu także w polskim poletku, będzie mniej zgrzytów na linii Bruksela-Warszawa. Pani marszałek, jest taka nadzieja, jest taka szansa? Znaczy, ja bym bardzo chciała, żeby tak było, dlatego że przez ostatnie 4 lata Polska na własne życzenie, rząd polski się zmarginalizował i w zasadzie odszedł od tego stołu negocjacyjnego tych największych graczy europejskich, a my potrzebujemy powrotu do tego głównego stołu, gdzie podejmowane są decyzje o całej polityce europejskiej. Więc ja bym bardzo chciała wierzyć, że to jest możliwe, że to jest, że to będzie prawdziwy priorytet tego rządu, ale nie ukrywam, że mam pewne wątpliwości, na ile to jest możliwe, bo tu by się musiało bardzo dużo zmienić w polityce rządu. No przede wszystkim Polska musiałaby przestać być postrzegana jako ten niepewny członek Unii Europejskiej, w którym tak zachodzą... jest pani zdaniem? No oczywiście, no przecież no weźmy no, TSUE, prawda, sprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, prawda, artykuł 7, 27+1, no te wszystkie decyzje tak naprawdę doprowadziły do tego, że Polska jest postrzegana nie tylko jako ten, powiedziałabym, niegrzeczny, nie,
niegrzeczny chłopiec w Unii Europejskiej, ale również jako potencjalne zagrożenie rozpadu unijnej integracji. A z drugiej strony rządzący, pani marszałek, wejdę w słowo, podkreślają, że przecież ważna teka dla Janusza Wojciechowskiego w nowym rozdaniu w Komisji Europejskiej, że negocjacje i rekordowe wymiany handlowe z Niemcami, że to wszystko się układa, że być może trochę jest zbyt dużo narracji, a na konkretach się dogadują już i premierzy, i ministrowie. Ja bym bardzo chciała, no cieszę się, że komisarz został ostatecznie wybrany, mimo tych wszystkich trudności, tej drogi przez mękę, mamy komisarza, no i trzeba mieć nadzieję, na razie nie mam podstaw, żeby w to wątpić, że zrobi wszystko, żeby no, ta polityka rolna spełniała oczekiwanie Polek i Polaków, ale przede wszystkim, że nasza pozycja w Komisji Europejskiej i w Unii Europejskiej rzeczywiście będzie taka, że będziemy też jednym z głównych decydentów. Ja też mam nadzieję, że tak będzie, bo w tej chwili Polska jednak jest postrzegana jako kraj, który łamie praworządność, tak, i stąd te wszystkie takie skargi, TSUE i te wyroki. A druga rzecz to jednak ta katastrofa klimatyczna, gdzie premier Morawiecki jednak był z jednym z tych, przez którego nie doszło do porozumienia, więc mam nadzieję, że w tym temacie też Polska i rząd polski zmieni zdanie, bo ja uważam, że jest to rzeczywiście, no poza oczywiście ochroną zdrowia, co jest takie bieżące, ale ten kryzys klimatyczny, który nam wszystkim grozi, to jest coś, co powinniśmy się zająć i rząd, i w ogóle też ponad podziałami, czyli te odnawialne źródła energii, zieleń i tak dalej, odchodzenie od węgla, a o tym ciągle nie słyszymy. Tak naprawdę nie było żadnych takich konkretnych zapowiedzi przez rząd, co będzie zrobione z węglem i z tymi odnawialnymi źródłami energii, a to właśnie ma ścisły związek także z Unią Europejską, tak? Bo to jest tam dla nich na pierwszym planie obecnie. Większym problemem jest węgiel dla Niemiec niż dla Polski, bo tam to wydobycie jest zdecydowanie, tam odchodzą zdecydowanie większe. Ale my też będziemy odchodzić, niewątpliwie. Mówię o Polsce oczywiście jako o całości, bo to jest kierunek nieunikniony. Natomiast trzeba to robić racjonalnie, bez popłochu, paniki i bez narażania również na destabilizację funkcjonowania gospodarczego państwa polskiego, którym jednak te zasoby w jakiś sposób są i będą wykorzystywane. Aczkolwiek kierunek moim zdaniem nie podlega tutaj jakimś istotnym dyskusjom. Jeszcze mogę dodać, bo sama produkcja wiatraków, chociażby co jest akurat w programie PSL-u, mi się to bardzo podoba, sama ta produkcja tych metalowych jakby urządzeń by wpłynęła na rozwój przemysłu hutniczego czy stalowego w Polsce, więc można iść w tym kierunku, prawda? Trochę to iść nie tylko stawiać na węgiel, ale właśnie na te odnawialne źródła energii chociażby i w ten sposób rozwijać przemysł. Nie, i oczywiście ta część funkcjonowania przemysłu czy napędzania przemysłu też musi być dowartościowana, ale ona też nie jest pozostawiona samej sobie, bo jednak tutaj inwestycje w tym zakresie też są dokonywane. No, ale reforma antywiatrakowa, znaczy ustawa antywiatrakowa. Ja bym chciał wrócić do tych konfliktów w Unii Europejskiej na razie, jeżeli można, bo Polska ma moim zdaniem niekwestionowaną pozycję w ramach Unii Europejskiej, ma odrębne stanowiska w wielu kwestiach, ale po to jest samodzielnym w ramach pewnej wspólnoty podmiotem, żeby również podnosić te swoje własne stanowiska. Konflikty oczywiście jakieś są, bo tam, gdzie jest wiele osób, wiele podmiotów, to te konflikty się pojawiają. Po to jest TSUE, żeby te różne kwestie rozstrzygać. Przypominam, że również i na korzyść rządu polskiego zapadały tutaj rozstrzygnięcia, więc jeżeli są wątpliwości, a jest przewidziana prawem procedura, to trzeba tę procedurę wykorzystywać. Tam, gdzie dochodzi do zbyt daleko idących posunięć, to trzeba się cofnąć. Tam, gdzie tak nie jest, to trzeba trwać konsekwentnie na swoim stanowisku. Moim zdaniem wybór pana Wojciechowskiego na to zaszczytne, ale i niezwykle ważne stanowisko świadczy o tym, że jednak nie jesteśmy postrzegani jako ktoś, kogo należy się bać, unikać. Została i kto destabilizuje w tej części, pani marszałek. Tak, to, co jest kluczowe, to jest wiarygodność. I Polska niestety tę wiarygodność straciła. To, że mamy komisarza, to my byśmy go mieli, bo nam się należy komisarz jak psu zupa, ale... prawda? Więc w związku z tym, jak nie ten, to inny. Więc to nie jest żaden ale dowód jest na to. No, ale jest nie jest to żaden dowód na to, że nasza pozycja jest silna, tylko po prostu dostajemy
traktujemy to jako pełnoprawny wciąż jeszcze członek Unii Europejskiej. A zatem my mamy bardzo wiele do zrobienia, żeby odbudować tę pozycję, która była, i oczywiście zbudować jeszcze silniejszą, bo wszyscy chcemy, żeby ta pozycja była jak najsilniejsza. Ale na razie, jeśli chodzi o ekologię, nie mamy żadnej wiarygodności i obawiam się, że bardzo trudno będzie zbudować na tej podstawie to nowe otwarcie naszej polityki i tutaj musimy postawić kropkę, silniejszej, a w zasadzie pozycji. Przecinek, bo do dyskusji obiecuję wrócimy po krótkiej przerwie. Zostańcie państwo z telewizją w Polsce.pl. Wracamy za chwilę kilka.